Czy ja naprawdę muszę mówić serię, jakich filmów teraz zaczynamy na moim kanale? Świąteczne światełka, świąteczne Loki, świąteczny sweterek. Tak, to seria świąteczna. Cześć wszystkim, z tej strony Ola, jak zawsze, to jest mój kanał Alexis Ola, jak zawsze. Spodobało mi się mówienie tego. Dzisiaj zapraszam Was na nowy film i wyjątkowo się cieszę na jego nagranie. Właściwie on jest już nagrany, teraz nagrywam tylko intro, w którym się cieszę wyjątkowo. Przestańcie się ruszać! Zaczynamy serię świąteczną na moim kanale, tak długo wyczekiwana przeze mnie, mam nadzieję i przez Was. I dzisiaj będzie film, o który w sumie najbardziej prosiliście, jeżeli chodzi o tę serię, czyli dekoracje świąteczne. Od razu mówię, że tutaj nic takiego szczególnego Wam nie pokażę, ponieważ nie chcę się bawić w amerykańską vlogerkę, która mówi, jakie te wszystkie DIY są proste, jak ona kocha robić takie rzeczy, a potem wyciąga śrubokręt, młotek, gwoździe i robi jakieś mega skomplikowane rzeczy. To nie jest moja bajka, ja mam dwie lewe ręce do robienia takich plastycznych rzeczy, nie umiem ani rysować, ani różnych takich po prostu rzeczy robić, po prostu nie, to nie jest dla mnie, ja wolę pójść do sklepu i coś kupić. Ale w tym roku stwierdziłam, że jednak coś od siebie dodam i od razu mówię, że to nie jest film instruktażowy, to nie są żadne DIY-e, chociaż po części tak, po prostu chcieliście zobaczyć, jak ja w tym roku udekorowałam swój pokój na święta, dlatego to się starałam Wam pokazać. No i strasznie mi się podobały te świąteczne światełka. Nie wiem jak Wam, one są tu wszędzie, co też zobaczycie podczas filmu i właśnie dlatego też je umieściłam tutaj w tym miejscu w moim pokoju, żeby to było tło do nagrań filmów świątecznych, ale też wszystkich tych tutaj teraz przez okres zimowy, które będę nagrywać, a może i potem je zostawimy. Nie wiem, chcecie, żeby one tu zostały? Czy nie chcecie? Jezu, tylko to mnie denerwuje, bo ja tu cały czas zahaczam o to i to się rusza. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, mi niestety przeszkadza. I coś jeszcze miałam mówić? Nie, no to będzie właśnie taki film pierwszy z serii świątecznej. Mam nadzieję, że nie ostatni i na pewno nie ostatni, bo już mam plany na kolejne. Mam nadzieję, że się spodoba Wam. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Komentarze i subskrypcje, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie. I standardowo zapraszam Was na moje wszystkie social media. Musiałam to powiedzieć, tak jak wiecie, ja to mówię zawsze. Snap, gdzie nadal się rozwija nasza akcja, jaka to melodia i ogólnie ostatnio tam dużo snapuję i też często widzicie tam jakieś urywki filmów, zanim one wejdą na kanał i tak dalej, także snap, Facebook grupa, Instagram, mail. Czemu zawsze jak mówię o social media, to się tak walę w palce? Nie wiem. Dobra, mam dzisiaj za dobry humor, dlatego zapraszam. A więc pierwsza dekoracja to oczywiście choinka, można to w ogóle nazwać dekoracją. W każdym razie tak, tutaj Wam pokazuję wszystkie bombki i ozdoby i samą choinkę. Moja jest akurat z Osho, tak samo jak wszystkie ozdoby, kupiłam ją rok temu i jest bardzo fajna, bo jest mała. A i tutaj mam też taki srebrny łańcuch, który rok temu przyczepiałam do jakiejś chyba półki i została tam taśma i musiałam to wszystko podklejać, ale w końcu potem zobaczycie, że nie wykorzystałam tego łańcucha właśnie na choinkę, tylko w inne miejsce. No i tu są właśnie już wszystkie ozdoby, rozplątałam ten łańcuch, no i będę ubierać choinkę. Want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I won't even hang my stockings there upon the. No i tak się ona prezentuje w całości, akurat no ja mam bombki w takim kolorze srebrno-fioletowym, ponieważ właśnie takie kolory mam w pokoju i teraz właśnie patrzę na tą choinkę, stoi sobie w rogu na takim stoliku i nadaje takiego prawdziwego świątecznego klimatu, bo w końcu choinka to największy świąteczny symbol. No i tutaj teraz Wam pokażę takie drobne dekoracje, tak jak widzicie ten łańcuch położyłam również na półce wokół obrazu i też fajnie on się błyszczy i dobrze prezentuje. Na pianinie dodałam tutaj taką szyszkę jakby obsypaną śniegiem, różne aniołki też, figurki takie porozstawiałam po pokoju. A, no i to nie jest dekoracja, ale chciałam Wam pokazać takie ciepłe kapcie, sobie ostatnio kupiłam w Home Mediu i są takie super świąteczne, zimowe, tak ciepłe, także jeżeli tak jak ja marzniecie w stopy zimą, to polecam.
No i teraz takie a la DIY, czyli taki świąteczny kubek. Ja mam akurat ze Starbucksa, ponieważ w dzień nagrywania tego filmu byłam w Starbucksie i właśnie taki dostałam, więc stwierdziłam, że go wykorzystam, bo on fajnie wygląda i nadal pachnie mi w nim pierniczkową latę. No i po prostu wrzuciłam do niego różne markery i długopisy, bo teraz się robi dużo kartek świątecznych i różnych takich rzeczy DIY-ów, więc na pewno mi się przyda to wszystko pod ręką, a nie w szufladzie. No i czas na światełka. Dobrze, że nie widzieliście tego, jak je rozkładałam, bo to była po prostu istna porażka. Nie mogłam sobie z nimi poradzić, nie mogłam ich rozplątać. Potem jak przymocowywałam je do półki, to też była masakra. W ogóle to się nie trzymało i strasznie dużo czasu mi to zajęło, ale koniec końców bardzo mi się podoba, jak to wygląda, zwłaszcza wieczorem. No i dzięki temu mam też fajne tło do nagrywania filmów. No i teraz moja tablica magnesowo-pisakowa, która była pusta. I postanowiłam, że sobie na niej powieszę plan lekcji, ale nie taki zwykły, tylko zimowy. Ja ogólnie mi się teraz w szkole zmieniło plan lekcji, więc i tak musiałam sobie napisać nowy, ale uważam, że fajnie jest na zimę zrobić sobie właśnie coś nowego. Ja tutaj w Intermarszu kupiłam sobie takie świąteczne, piękowe naklejki, odmierzyłam, jak dużo zajmą mi one miejsca po bokach, no i teraz napisałam po prostu swój plan lekcji i po bokach te naklejki przykleiłam do planu lekcji i wygląda to bardzo fajnie, zimowo, świątecznie i mi się podoba. I wonder when we call the past, we call the past way too fast. Okej, także to już był cały film świąteczny. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak jak mówiłam, to nie były jakieś mega skomplikowane DIY, bo takie rzeczy to nie moja bajka. Po prostu chcieliście zobaczyć moje dekoracje świąteczne na ten rok, także Wam je pokazałam. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Can be all the things that we put seeing up is down and over's under. That's why I need never wonder.